Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o Frax. Społeczność tego chciała, ja sam chętnie o tym pomówię, żeby się bardziej dokształcić. I ostatnio trafiłem na taki fajny artykuł, który tłumaczy to bardzo dobrze. Spróbuję więc go przedstawić w pigułce, żeby pokazać Wam najważniejsze rzeczy, tak żebyście mogli zrozumieć, o co w tym chodzi. Pomijamy ten wstęp, bo raczej tutaj nie ma nic ciekawego. I przede wszystkim, czemu o tym jeszcze rozmawiam? Bo to jest piąty największy stablecoin pod względem market capu. Możecie sobie zobaczyć to na CoinGecko, więc warto, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Może to jest jednak okazja, żeby w czymś innym przechowywać hajs. Także zaczynajmy. Słowem wstępu. Żeby zrozumieć, jak działa Frax, najpierw musimy przybliżyć sobie dwa rodzaje stablecoinów. Jednym z nich są te w pełni zabezpieczone i to są stablecoiny jak USDT, USDC, BUSD. Trzymają w skarbcu papiery wartościowe czy dolary, które zabezpiecza ich, a są też nie w pełni zabezpieczone lub pośrednio albo w ogóle. I są to takie rzeczy jak algorytmiczne stablecoiny typu UST czy USN. Oba z tych rodzajów stable mają swoje ograniczenia. W pełni zabezpieczone podlegają ryzyku regulacji, a te nie w pełni zabezpieczone, no to wtedy zaufanie rynkowe i mechanizmy, które zawodzą niestety. Tak jak widzieliśmy chociażby po UST. W tych pełni zabezpieczonych oczywiście jeszcze chodzi o miejsce przechowywania, czyli to custody, bo tutaj możemy mieć jakieś źle to przechowywane, ktoś ma dostęp, ktoś może nam to zgarnąć, tego typu rzeczy. Frax w tym przypadku wybrał drogę pośrodku. Jest po części zabezpieczony, jak również używa algorytmu do utrzymywania PEG-u. Jest bardziej efektywny kapitałowo od stabli w pełni zabezpieczonych, a jednocześnie posiada większe zaufanie niż algorytmiczne, ze względu na to, że ma jednak jakieś zabezpieczenie. Druga kwestia pojawia się, jak działa ten nasz Frax. Nazwa pochodzi od Fractional Algorithmic, co odnosi się do ich mechanizmu, który jest używany do utrzymywania PEG-u. Zastaw jest głównie w USDC, stablecoinie, a algorytm stabilizujący używa tokena FXS. No i jak utrzymuje ten PEG? Frax pozwala utrzymać PEG poprzez arbitraż, czyli powiększenie i kurczenie się podaży tokena Frax i FXS. Kiedy Frax spada poniżej dolara, użytkownik może kupić Frax na rynku, a następnie zamienić go na 1 USD wartości z protokołu. Obecnie przy collateral ratio, czyli wartości wielkości tego zestawu na poziomie 89%, każdy Frax może być wymieniony na 89 centów w kolateralu, czyli zestawie, i 11 centów w wartości nowo wymintowanego FXS. Podaż Frax jest wtedy redukowana i cena odzyskuje wartość 1 dolara. Kiedy Frax jest powyżej 1 USD, czyli 1 dolara, no to użytkownik mintuje Frax poprzez deponowanie 1 USD wartości do protokołu i czerpie zyski ze sprzedaży Fraxa drożej niż 1 USD na rynku. Przy obecnej wartości collateral ratio, czyli 89%, użytkownik musi zdeponować 89 centów i wartość 11 centów w tokenie FXS, który potem będzie spalany, co jest bardzo ważne. Wzrasta podaż Frax, no i cena wyrasta do 1 dolca. Kwestia tego, w jaki sposób następuje to ustalenie wskaźnika zabezpieczenia. I tutaj kwestią odróżniającą Frax od innych stebli jest dynamiczny wskaźnik zabezpieczenia, który jest ustalony przez rynek. Wskaźnik zestawu odzwierciedla zaufanie rynku do stablecoina, który nie jest w pełni zabezpieczony. Kiedy cena spada poniżej dolara, to collateral ratio jest podwyższane. Kiedy wzrasta powyżej dolara, no to wtedy to jest obniżane. I w lutym 2021 roku Frax zaktualizował mechanizm określający collateral ratio poprzez growth ratio. Widzimy tutaj wzór do tego, który mierzy ilość FXS na DEXach w stosunku do całkowitej podaży Frax. Dzięki temu team jest pewny, czy redukcja collateral ratio może być wsparta poprzez podaż FXS i Frax. Protokół powinien obniżać collateral ratio tylko wtedy, gdy jest wystarczająca płynność FXS. W przypadku braku tej płynności użytkowniki mogliby być narażeni na duży poślizg ceny podczas sprzedaży tokenu FXS. Kolejną rzeczą, która występuje w tym protokole, są buybacks i trudne słówko recollateralization.
Chodzi o to, że w okresach, kiedy zastaw jest wyższy bądź niższy od pożądanego, protokół ma wbudowane dwa mechanizmy do zbalansowania zastawu, czyli te buybacks i recollateralizations. Kiedy wartość zestawu spada poniżej obecnego, użytkownik może użyć funkcji recollateralize. W zamian za dostarczenie zestawu użytkownik będzie mógł kupić nowo wymintowany token FXS po zniżce o wartości 0,2%. Jest to okazja do arbitrażu. W odwrotnej sytuacji protokół używa nadmiernego zestawu do skupu FXS i spalania go. Beneficjentami są wtedy wszyscy hodlerzy FXS poprzez zmniejszenie podaży. A wiemy, jak to działa. Prawo popytu i podaży. Jaką wartość przynosi nam w ogóle hodlowanie FXS? No więc fundamentalnie wartość FXS jest powiązana z popytem i adopcją fraksa, gdyż kiedy spada popyt na fraks, czyli PEG leci w dół, poniżej 1 dolara, użytkownicy są zmotywowani do zmiany fraksa na kolateral i wymintowania FXS. Podaż FXS jest inflacyjna, gdy nie ma popytu na fraks. I kiedy rośnie popyt na fraks, czyli cena powyżej 1 dolca, użytkownik mintuje frax i spalają FXS. Podaż FXS jest deflacyjna, jeśli mamy mocny popyt na frax. Tak to wygląda. W jaki sposób wzmocnić popyt na frax? Po to, żeby też hodlerzy FXS zarabiali na tym. Mamy trzy sposoby. Żeby wzrosła wartość FXS, to musi wzrosnąć popyt na frax. Jeszcze raz podkreślając. Jest kilka sposobów na zbudowanie popytu na token i frax korzysta z każdego z nich. Przede wszystkim zachęcamy do dostarczania płynności. Frax ulokowała 60% podaży FXS na zachętę użytkowników do dostarczania płynności tego tokenu i dostarczając płynność frax na DEXy, użytkownicy otrzymują token FXS i emisja nagród polega corocznemu halvingowi, czyli tniemy na pół, żeby zmniejszyć rozwodnienie podaży. Drugim sposobem jest współpraca z innymi protokołami i to na przykład robi z Olympus DAO poprzez utworzenie pary na Uniswapie Frax OHM. Organiczny popyt tworzy to na ten token. I ostatnią kwestią jest ekspansja na nowe łańcuchy. To robią świetnie. Mamy 14 blockchainów, na których występuje nam Frax. Przechodząc dalej do tych bardziej istotnych rzeczy. Występuje coś takiego jak Algorithmic Market Operation w protokole Frax. I koncepcja AMO została po raz pierwszy wprowadzona przez Frax Finance w ramach aktualizacji V2 ogłoszonej w marcu 2021 roku. I AMO są uchwalane przez inteligentne kontrakty, które Frax Finance nazywa kontrolami AMO. Zasadniczo umożliwiają one protokołowi autonomiczne przeprowadzanie operacji rynkowych w sposób taki, który nie zwiększy może zwiększyć wartość protokołu bez narażania na szwanki stabilność frax, co ma kluczowe znaczenie dla protokołu. Jak określa to sam twórca, kontrola AMO jest autonomiczną umową, która wprowadza arbitralną politykę pieniężną frax, o ile nie obniża wskaźnika zabezpieczenia i nie zmienia ceny frax. Oznacza to, że kontrolery AMO mogą wykonywać operacje otwarte rynku algorytmicznego, ale nie mogą po prostu wymitować frax z powietrza i złamać PEG. Dzięki temu mechanizm stabilności warstwy podstawowej frax pozostaje czysty i nietknięty, co było podstawą tego, co czyni ten protokół wyjątkowy i zainspirowało inne niższe projekty. Utrzymuje również ekonomiczną dyscyplinę kontrolerów AMO, wiedząc, że istnieje górna granica ilości frax, która może być pozbawiona zabezpieczenia, co powstrzymuje protokół przed niepohamowanym dodruchem pieniędzy klasycznych cenków. Banków centralnych, czyli tak jak tam to się dzieje. I AMO służy czterem funkcjom. Pierwsze to jest równowaga, czyli protokół nie zrobi nic, gdy będzie w równowadze. Czyli cena frakcji jest na poziomie 1 dolara. Decollateralize, czyli zmniejszenie tego zestawu. Jeśli cena frakcji przekroczy 1 dolar, mechanizm będzie miał na celu zwiększenie podaży frax poprzez zasadnicze zmniejszenie wskaźnika zabezpieczenia, aby zachęcić do wybicia nowego fraxa. I recollateralize, czyli zwiększenie zestawu, czyli to odwrotna sytuacja. Jeśli frax spadnie poniżej 1 dolara, no to mechanizm bazowy będzie miał na celu zwiększenie zaufania i popytu na frax poprzez zasadnicze zwiększenie wskaźnika zabezpieczenia. Czwartą funkcją jest FXS 1559 i to jest w hołdzie EIP 1559, co było właśnie w Ethereum. Ta funkcja opiera się na buyback i mechanizmie podstawowym i zapewnia, że każdy AMO jest w stanie naliczyć wartość dla FXS, gdy protokół ma nadmierne zabezpieczenie.
W przeciwieństwie do funkcji buyback w mechanizmie bazowym, która wykorzystuje nadwyżkę zabezpieczenia do bezpośredniej zmiany na FXS spalaniego, funkcja ta ma dodatkowy krok polegający na wykorzystywaniu nadwyżek zabezpieczenia do mintu frax w pierwszej kolejności, co pomoże również rozszerzyć podaż frax. Mamy kilka rodzajów tego AMO. I w skrócie wam przedstawiając, pierwszy to jest collateral AMO, czyli oni organizują coś takiego jak obracanie tym zestawem, co generuje nam odsetki. Mamy curve AMO, czyli obsługa LP na curve, i lending AMO, czyli pożyczanie frax na przykład na average compound, także użytkownicy nie muszą mintować nowego fraxa, gdy go potrzebują. Ważną kwestią jest też, co możemy zrobić z tym FXS, i to jest staking. Profity poprzednio z AMO szły do stakerów tokenu w sposób taki, że 50% zysków z AMO było przeznaczane na spalanie FXS, a druga połowa była używana do skupowania tego tokena i dystrybucji dla stakerów jako VEFXS. W październiku 2021 roku 100% zysków z AMO jest wysyłane dla stakerów jako VEFXS. Dlatego tak mało FXS jest spalane od tego momentu. Poprzez taki ruch zachęca się do długoterminowego hodlowania poprzez zwiększenie nagrody za staking. Użytkownicy mogą zablokować token FXS i otrzymać VEFXS. Jeśli stakujesz na maksymalny czas, czyli 4 lata, to za każdy jeden FXS dostaniesz 4 sztuki VE tokena. I ten VE nie można transferować, a dystrybucja nagród przebiega linearnie przez okres zablokowania. Użyteczność tego tokenu można przedstawić w trzech funkcjach. Pierwsze to jest głosowanie. Im więcej posiadasz tokenów, tym większa moc głosowania. Drugie to jest zwiększenie nagród za dostarczanie płynności. Jeśli posiadasz token VE, zwiększają się nagrody przy dostarczaniu płynności do określonych puli. I oczywiście odsetki, na chwilę obecną około 8% na czas pisania artykułu, czyli końcówka maja. Jak możemy wycenić sam token? Jako że generuje ten protokół przychody, jeden ze sposobów może być PE ratio, czyli cena do zysku. Tabelka pokazuje, jak to wygląda na chwilę obecną, przed upadkiem Luny i po upadku Luny, gdyż dostało się protokołowi poprzez upadek tego algorytmicznego stablecoina. Frax jest dosyć wyjątkowy w tym świecie DeFi i najbardziej adekwatne porównanie można zrobić do innego protokołu, takiego MakerDAO, który generuje przychody poprzez pożyczanie DAI. Jak widzimy, na chwilę obecną by było to około 8 PE ratio, trailing PE ratio, czyli z ostatniego roku wzięte zyski. No, to już wam zostawiam, czy to jest fajna okazja, czy nie. Względem tego, tutaj mamy też napisane względem Nasdaqa i kilku innych indeksów, także tam możecie powrócić tego i zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jaka jest przyszłość tego fraksa? Założyciel chce osiągnąć tutaj Holy Trinity DeFi, czyli protokół będzie miał swój stablecoin, płynność i system pożytkowy. I będą mogli emitować swoją walutę, a także mieć kontrolę nad popytem i podażą, coś właśnie na wzór banku centralnego. I ta waluta frax, to będzie frax. Płynność to będzie robione na frax swap, a rynek pożyczek to Fraxland, który jest w budowie. Kolejnym bardzo takim innowacyjnym rozwiązaniem od Frax Finance jest coś takiego jak Frax Price Index. I będzie to stablecoin, który śledzi 12-miesięczną CPI, czyli tą inflację customerską w USA. Jego wartość będzie wzrastać wraz ze wzrostem inflacji poprzez generowanie odsetek. Dokładnie jak to będzie działać, jeszcze nie wiadomo. Pracują nad tym. Jakie zagrożenia są związane z tym protokołem? Smart contract. Czyli tak jak wszędzie, może zostać schakowany, jednak tu nie martwcie się, on był audytowany, co oczywiście nadaje 100% pewności. Kwestia zagrożenia regulacji i custodial, czyli przechowywania. Jako że mają zestaw USDC, także może wejść Uncle Sam i coś zrobić prawnie względem tego USDC, czy też jak gdzieś ktoś przechowuje to USDC zestawu, może zostać to skradzione. Kolejnym jest dołożenie wszystkich założeń, gdyż całym twórcą i właśnie wizjonerem jest sam i ten team. Jeśli coś im się stanie, zrezygnują, no to może być przyszłość Fraxa niestety znakiem zapytania. Sam twórca mówi, że to jest bardzo eksperymentalny projekt i dużym ryzyku, także wy też miejcie to na uwadze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i przy tym, czy przetrzymywać tam swój kapitał.
Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Frax i te najważniejsze informacje.